Dzień dobry, witam serdecznie na wirtualnym spacerze po Europejskim Centrum Solidarności. Dzisiaj będę oprowadzał Państwa po sali A, sali strajkowej i opowiem Państwu o ikonie Solidarności, kobiecie Solidarności, Annie Walentynowicz. Serdecznie zapraszam. Bohaterka naszej opowieści na wystawie stałej, Anna Walentynowicz, urodziła się 15 sierpnia 1929 roku na Ukrainie. Rodzina planowała wyjechać do Argentyny, żeby tam zacząć nowe życie. Niestety plany rodzinne brutalnie przekreśliła II wojna światowa. Anna Walentynowicz straciła tam wszystkich. Osamotnioną Annę przygarnęli sąsiedzi. Przeniosła się do wsi Malcowizna pod Warszawę. Tam również pracowała bardzo ciężko, pomagała swoim opiekunom i tak przetrwała okres wojny. Po raz kolejny wraz ze swoimi opiekunami opuściła wieś Malcowizna, przeniosła się do Gdańska. Los rzucił ją ku największemu już wtedy zakładowi pracy w północnej Polsce, czyli do Stoczni Gdańskiej. Złożyła swoją prośbę o przyjęcie do pracy 4 listopada 1950 roku. Chciała pracować jako spawacz. Bardzo szybko zyskała miano przodownicy pracy. Udzielała się, pomagała stoczniowcom, była wzorem do naśladowania. Po kilkunastu latach pracy jako spawacz, niestety jej badania lekarskie stwierdziły stan przedrakowy. Zmieniła pracę, została operatorem dźwigów, została suwnicową. Taką suwnicę prezentujemy na wystawie Europejskiego Centrum Solidarności. Właśnie to jest suwnica z wydziału W2, oryginalna, w której właśnie pracowała Anna Walentynowicz. Wiemy, że tam pracowała, ponieważ jak wycinaliśmy tą suwnicę, tam jeszcze znajdowały się dzienniki, w której pracownicy obsługujący taką suwnicę wpisywali to, co robili, daty. Tam również były oryginalne wpisy Anny Walentynowicz. Tutaj możemy powiedzieć, od wzorowej pracownicy, tak, socjalistycznej, przodownicy pracy, przechodzimy do Anny Walentynowicz, opozycjonistki. Z Radia Wolna Europa dowiedziała się o istnieniu, już mówię tutaj o drugiej połowie lat 70., takich organizacji jak Komitet Obrony Robotników czy Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Była to działaczka, która była już rozpoznawalna i przez stronę dyrekcji zakładu, ale też również przez opozycjonistów. Dlatego też opozycja ją zaakceptowała. Ona pierwszy raz uczestniczyła w spotkaniu WZZ-ów w czerwcu 1978 roku. Bardzo szybko nią zaczęły się też interesować służby. Wydział 3 A SB milicji w Gdańsku zarejestrował sprawę operacyjnego sprawdzenia, potem rozpracowania o kryptonimie suwnicowa emerytka. I to był już wrzesień 1978 roku. Takich ludzi zwalnia jak pani Walentynowicz, która ma brązowy medal, srebrny i złoty? 7 sierpnia 1980 roku zwolniono ją z pracy. Po 30 latach pracy zwolniono ją z zakładu. Brakowało jej do emerytury 5 miesięcy. Strajk, wielki sierpniowy strajk roku 80 wybuchł 14 sierpnia. Zaprotestowano przeciwko zwolnieniu Anny Walentynowicz, ale nie tylko. Protestowano również przeciwko zwolnieniu Lecha Wałęsy. Żądano podwyżki. Strajk się udał. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Anna Walentynowicz również weszła w skład międzyzakładowego komitetu założycielskiego. Potem utworzono Związek Solidarność. Była w ścisłych władzach związku. Do stoczni, do pracy w stoczni wróciła w grudniu 1981 roku.
Jak wiemy, 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski, pierwszy sekretarz KCPZPR, wprowadził stan wojenny. Już 16 grudnia spacyfikowano stocznię, ale Annie Walentynowicz udało się uciec. Udało się bezpiecznie opuścić stocznię. Dwa dni później wpadła, została aresztowana, przewieziono ją do Bydgoszczy, Fordonu, do zakładu karnego i ostatecznie trafiła do obozu internowania w Gołdapi, gdzie spędziła prawie półtora roku. Po opuszczeniu tego obozu kontynuowała swoją działalność opozycyjną, była jakby poza związkiem, nie działała w tych strukturach podziemnych, ale wspierała różnego rodzaju inicjatywy. Jedną z takich inicjatyw była jej sierpniowa głodówka w 1982 roku, gdzie głodowano na Jasnej Górze, głodowano w obronie więźniów politycznych. Ta głodówka przeniosła się do Gdańska, dosyć szybko ją przerwano, ale już 1 września władze ją aresztowały. Trafiła do Warszawy, na Rakowiecką, na badania psychiatryczne. No, to były również represje. Proces toczył się w Grudziądzu, bo z Warszawy trafiła do zakładu karnego w Grudziądzu, więc widzimy, że cały czas gdzieś ją ta władza po tych aresztach, więzieniach po prostu rzuca. W Grudziądzu skazano ją za co? Za organizację, współorganizację strajku w Stoczni Gdańskiej w grudniu 1981 roku na rok i 3 miesiące. W drugiej połowie lat 80. Anna Walentynowicz była odsunięta na boczny tor. Organizowała różnego rodzaju wykłady, ale już bardzo sceptycznie patrzyła na strajki roku 88, ponieważ mówiła, że to jest jakaś umowa, ugoda z władzą. Była przeciwna okrągłemu stołowi. W roku 90 przyjęto ją do Stoczni Gdańskiej, tam pracowała rok, ponieważ zależało jej na większym świadczeniu emerytalnym i wtedy po roku tej pracy zakończyła swoją przygodę, wielką przygodę kilkudziesięcioletnią ze Stocznią Gdańską. 27 stycznia 1990 roku zakończono sprawę operacyjnego rozpracowania Suwnicowa emerytka. Sprawę, która rozpracowywała osobę Anny Walentynowicz. W latach 90. była osobą nieco zapomnianą, poza mainstreamem politycznym. Nie zgadzała się na to, co się stało, na tą transformację ustrojową polską, w polskiej wersji. Pomagała Polakom ze wschodu, z Kazachstanu, z Uzbekistanu. Prowadziła dalej cykl swoich wykładów. Była nieco zapomniana, może czasami przypominana przez historyków. Jej opowieść kończy się w 2010 roku. Leciała do Katynia, zginęła w katastrofie smoleńskiej. Jest to osoba, która na naszej wystawie stałej ma szczególne upamiętnienie. To przede wszystkim zawsze, jak chodzimy, oprowadzamy, pokazujemy te miejsca, które są związane z Anną Walentynowicz. To jest przede wszystkim już prezentowana suwnica, ale również bardzo symboliczne maski, ponieważ ona kilkanaście lat była spawaczką. I tą spawaczkę, robotnicę, niedawno tygodnik Time umieścił na swojej okładce, a redakcja tego amerykańskiego pisma uznała, że musi się znaleźć wśród 100 najważniejszych kobiet, które miały wpływ na historię XX wieku.